ostatni uśmiech, następny dopiero za 5 dni. Zrobię potem czy tak się ręce. Ja mam twoje wszystkie, nie Każdy musi mieć na wyposażeniu coś na głowę, czyli czapeczkę, chustkę. Mamy takie szczególne czapeczki. Druh Boruński przy Tubie rozdaje czapeczki. Informacja dla wszystkich pielgrzymów. Dzisiaj osoby w czerwonych czapeczkach jeszcze dostaną kolację. I jeszcze osoby w czerwonych czapeczkach pójdą prosto do nieba. Zostały ostatnie trzy czapeczki. Dzisiaj. To jest. Fundacja Jaśka Meli. Zaczynamy, ale powoli, tak żeby się sformować. Nogami ruszamy. Jola! Pójdziemy przez 1,5 kilometra drogą, więc trzeba iść trójkami. Na drodze pójdziemy trójkami, prawą stroną drogi i zwartą grupą bez odstępów. Krok za krokiem, krok, hubrak, bo długi szlak, lecz tam ukręcą dróg, czeka nas matka, czeka nas Bóg. Będziemy nakręceni, będziemy w telewizji. Osobą, która zdobyła najwięcej punktów w dziedzinie właściwy strój pielgrzyma, to jest siostra Radosława. Ma na głowie i welon, i czapeczkę. To jest właściwy strój pielgrzyma. A kto siada pierwszy? Ale nie na ulicy! Chodźcie tutaj! Komu? Śpiewa nie chce się modlić, ale można, bo to jest teraz taki szczególny etap, można w czasie tego szczególnego etapu, jak nie będzie modlitwy, zaczepiać zakonnicę. Jak się zaczepia zakonnicę? Podchodzi się i się lekko ciągnie za fali i mówi: siostro, zaczepiam. Ja odczepiam. I co ona? Do ciebie, to wtedy możesz się zapytać, jak ma na imię, bo one mają na przykład, bo Romeuszki mają wszystkie na M. Na M, poza jedną. Wszystkie imiona są wymagane na samochody. Brak, bo drugi szlak. Gdzieś tam ukradł. Czekam od matka.
krokiem krok. Auto! Teraz pros na mnie. Pani kameruje? Może 11,5 może. A ty możesz. One są na ręce! Co? Na ręce są obydwa. Ale na ręce nie będę cię biorą. Jezu, patrzcie, fajny. Chodź, Ani, co chcesz? Dawaj rączka. Chodź, jedziemy. Jezu, pod górę są bomba, co się śmieje. A pani zjechała? Nie bój się, słuchaj. Nie puści cię. Ja wiem, co to ma macie. A ty już wszystkie uparte. Widzisz, co? Ja nie wolę go. Takie małe góry. A mąż nie ma. Nie ma już. Mąż wlaza. Coś mi się zgrzało, niech się pani napije jeszcze. Możemy chwilę tu odczekać. Magda, chodź. Chodź, chodź. No, patrz. Jaś. Bo te tylko nie jest. O, jaka zimna woda. Czy mogę być do wody nalewać? Nie widzę go, może tam bagażnik wyleje, nie? Widziałeś, kto kieruje, taki w koszuli, taki młody pan. Tam idzie, patrz. Tam rozkłada te łóżka, na samym końcu. Idź tam i zapytaj, kto kieruje autem. Jutro będą szybniaki. Trzeba bardziej na te drzewo z mojej strony się kierować. Jechać. Jechać jeszcze bardziej na mnie. Co tu się dzieje? Ja nawet lekko. Właśnie myślałam tak. Ale nie, bo to takie... Badymy się tak na pole. Ja jeszcze... Idź dalej. No weź to, zobacz. No pociąg.